Leśnica, czyli Deutschlisse. Osiedle na zachodzie Wrocławia, włączone w administracyjne granice miasta w 1928 roku. Właśnie tu, na terenie tego osiedla, w sierpniu 1942 roku założono filię obozu koncentracyjnego Gross Rosen, filię niemieckiego obozu koncentracyjnego. Była to nie tylko pierwsza z czterech, jak czas pokazał, wrocławskich filii, ale pierwsza w całej sieci około 100 podobozów Gross Rosen. Arbeitslager Breslau-Lisse, czyli obóz pracy. Taki był status tej filii, która powstała tu, na terenie obecnie zajmowanym przez 10. Brygadę Łączności, znaną do niedawna jako 10. Wrocławski Pułk Dowodzenia. W czasie II wojny światowej znajdowały się tu koszary SS. To więźniowie, którzy docierali tu sukcesywnie już od sierpnia 1942 roku, niekiedy wprost z obozu Auschwitz, wykonali większość prac na tym terenie. To oni wznieśli te koszary, to oni prawdopodobnie układali tę kostkę brukową, po której dzisiaj chodzą nie tylko żołnierze. W sumie więźniów przez ten obóz przeszło przynajmniej kilkuset. Wśród nich większość stanowili Polacy, ale byli też na przykład Ukraińcy, byli Jugosłowianie, Francuzi, Czesi. Nie brakowało także radzieckich jeńców wojennych. Byli podzieleni na specjalne komanda – murarskie, ciesielskie, malarskie, a nawet transportowe. I tak na przykład jedni zajmowali się wyładunkiem transportów na pobliskiej stacji kolejowej, inni budową i wykończeniem koszar, inni pracowali na poligonie, jeszcze inni układali kostkę brukową i budowali inne obiekty na terenie tej jednostki. Stacja kolejowa w Leśnicy, dawniej Deutschlisse. To właśnie tutaj docierały nie tylko transporty z więźniami wprost z obozu macierzystego Gross Rosen czy z Auschwitz, ale tu docierały także transporty materiałów budowlanych. Więźniowie wypakowywali je, a potem musieli własnymi rękami na plecach transportować je tam na teren jednostki wojskowej, którą budowali. Dzięki badaniom prowadzonym sukcesywnie od wielu lat, między innymi przez pracowników Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy, znamy przynajmniej część nazwisk więźniów osadzonych tutaj w AL Breslau-Lisse. Wśród nich możemy wymienić takie nazwiska jak na przykład pułkownik inżynier Michał Gnoiński, oficer Legionów Polskich, pułkownik artylerii Wojska Polskiego, przedwojenny wojewoda krakowski i senator, kawaler orderu Virtuti Militari. W tym obozie przetrzymywany był także Tadeusz Wąsowicz, podporucznik Wojska Polskiego, członek m.in. Szarych Szeregów, po wojnie organizator i pierwszy dyrektor muzeum utworzonego na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Tutaj, do Leśnicy, trafił też Krystyn Olszewski, urbanista, architekt i poeta w jednym. Był członkiem Szarych Szeregów, był także współautorem projektów rozwoju polskich miast i portów, na przykład w Gdańsku i Gdyni. Co ciekawe, on też uchodzi za wynalazcę jednej z odmian kostki Rubika. Tutaj także trafił Marian Zagórniak, późniejszy profesor historii, przez wiele lat związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Był żołnierzem Armii Krajowej, po wojnie członkiem Rady Naukowej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Wraz z rozwojem sytuacji na froncie i w Festung Breslau, ten obóz, Arbeitslager Breslau-Lisse, został ewakuowany 23 stycznia 1945 roku. Blisko 600 więźniów, pieszo, w dramatycznych warunkach, w ogromnym mrozie, ciągnąc za sobą wyładowane wozy i sanie, maszerowało przez 3 dni do obozu macierzystego Gross Rosen. Istny marsz śmierci. Choć wedle nielicznych relacji wszyscy ten marsz przeżyli. Aż trudno w to uwierzyć. Wiele wskazuje na to, że Arbeitslager Breslau-Lisse, czyli filia obozu koncentracyjnego Gross Rosen, to nie jedyny obóz pracy na terenie dzisiejszej Leśnicy. Z relacji świadków wyłaniają się informacje na temat innych lokalizacji, m.in. zbiorowych kwater dla robotników przymusowych i innych pomniejszych obozów pracy. Najczęściej mowa jest o fabryce płytek ceramicznych Villeroy & Boch. Ona mieściła się tu, dokładnie za tym murem, też przy ulicy Trzmielowickiej. Dzisiaj ulicy Trzmielowickiej. Ile tak naprawdę w Leśnicy było tych obozów pracy? Niestety dokładnie nie wiemy,
ale robimy wszystko, żeby tę liczbę poznać i żeby poznać historię pracy przymusowej na terenie dzisiejszego osiedla Leśnica. Na terenie Wrocławia znajduje się kilkanaście znaków pamięci o robotnikach przymusowych różnych narodowości pracujących w Breslau w czasie II wojny światowej. Upamiętnione są nie tylko obozy pracy, takie jak na przykład Burgwajde, ale także trzy filie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Tylko ta filia tutaj, w Leśnicy, czekała kilka dekad na upamiętnienie. Wreszcie się doczekała. Dzięki wspólnym staraniom różnych instytucji i organizacji udało się doprowadzić do wzniesienia pomnika upamiętniającego Polaków i więźniów innych narodowości osadzonych w Breslau-Lisse oraz robotników przymusowych i jeńców wojennych wykorzystywanych przy budowie koszar wojskowych i rozmaitych innych pracach na terenie obecnego osiedla Leśnica we Wrocławiu w czasie II wojny światowej. W kolejną rocznicę pierwszego dużego transportu ewakuacyjnego obozu koncentracyjnego Auschwitz tutaj do Arbeitslager Breslau-Lisse, czyli 24 października o godzinie 11:00 ten leśnicki pomnik zostanie odsłonięty. Zapraszamy tu na teren jednostki wojskowej przy ulicy Trzmielowickiej 28, 10 Brygada Łączności. Wtorek, 24 października, godzina 11:00. Ten dzień, 24 października, to Leśnicki Dzień Pamięci o Ofiarach Pracy Przymusowej w czasie II wojny światowej. Zapraszamy do wzięcia w nim udziału i uczczenia w ten sposób pamięci tych, którzy nie z własnej woli część wojny spędzili tu, właśnie w Leśnicy. Cześć ich pamięci.